Cześć, witajcie, z tej strony TheVictors500 i witam was w kolejnym nowym odcinku z serii Triki i Ciekawostki. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, co w nowej wersji, co zmienili w nowej wersji z portalami do Nethera. Dzisiejsza ciekawostka będzie dotyczyła mobów, które mogą w nowej wersji przechodzić przez portale. To jest jeden rodzaj portalu, a to jest drugi rodzaj. Oba portale działają, tylko że ten składa się z 14 sztuk obsydianu, a ten z 10. O co mi chodzi z mobami? Otóż chodzi mi o to, że w nowej wersji Minecrafta dodali, Notch dodał coś takiego, że teraz, kiedy bierzemy jakieś jajko spawnujące, albo kiedy mob wejdzie w portal, stanie się coś takiego. Znika. Dzieje się to... Oj, sorry. Dzieje się to z każdym mobem. Jak widzicie. Z pająkami, z szkieletami. Jakże w tym i w tym portalu. Teraz, gdzie one przechodzą? Otóż moby przechodzą do znanego wam Nethera. Jest to ciekawostka dość mało, myślę, że znana, jednak na pewno kilka osób ją może znać. Ten sposób działa jakże w tą stronę, jak i w tamtą, czyli moby mogą przechodzić do zwykłego świata. O, proszę bardzo. Ta ciekawostka nie obejmuje tylko mobów. Takie rzeczy również dzieją się z blokami. Kiedy wrzucamy jakiś blok do portalu, może tutaj nie było widać, to po prostu on, tak jak teraz, znika. I przechodzi nam do Nethera. Jak widzieliście, pojawiły mi się bloki. To już wszystko na dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję wam za wszelkie subskrypcje, lajki i polecanie mojego kanału. Trzymajcie się i cześć. No i do zobaczenia do przyszłego odcinka z serii Minecraft Triki i Ciekawostki oraz do innych moich serii. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa pa.